Łódzkie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego jednogłośnie podjęli decyzję o przeznaczeniu 10 milionów złotych na pomoc uchodźcom przebywającym na terenie województwa. Będzie ona obejmowała przede wszystkim zakwaterowanie uchodźców, wyżywienie, transport i pomoc medyczną. Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa zwołana została na wniosek radnych klubu Prawo i Sprawiedliwość. Celem dzisiejszego naszego spotkania jest uchwała, z którą się zwróciliśmy, którą przyjęliśmy na zarządzie. Uchwała, która pomoże nam wykorzystywać środki finansowe w sposób taki bardzo płynny i pilny w takich sytuacjach, które będą tego wymagały. Dodatkowo na 1 milion złotych mogą liczyć organizacje pozarządowe z województwa łódzkiego, które mają pomysł, jak pomagać uchodźcom z Ukrainy. Ma w tym pomóc nowy program proponowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego pod nazwą Moce Nadłódzkie. Na poszczególne projekty będzie można otrzymać od 5 do 20 tysięcy złotych. Zadania mogą być realizowane m.in. w takich obszarach tematycznych jak kultura, sztuka, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego, ochrona i promocja zdrowia. Wy jako organizacje pozarządowe przede wszystkim bardzo dużo robicie w tym zakresie. Dziękuję właśnie Wam za to Wasze działanie, zaangażowanie z myślą o tych osobach potrzebujących. Do obwodu Czerniowieckiego na Ukrainie dotarł tir z darami, kocami, śpiworami i chemią. Jest to gest solidarności województwa łódzkiego w stosunku do partnerskiego regionu. Wcześniej podobny transport samorząd wysłał do zaprzyjaźnionego obwodu winnickiego. Ciężarówki wypełnione darami trafiają również do powiatów na terenie województwa łódzkiego. Solidarność polsko-ukraińska zagrała w Filharmonii Łódzkiej. Muzycy Filharmonii przygotowali specjalny koncert dedykowany uchodźcom z Ukrainy, którzy licznie skorzystali z zaproszenia. Koncert Solidarni z Ukrainą rozpoczął się od odegrania hymnu Ukrainy. Natomiast w programie wieczoru znalazły się utwory współczesnych kompozytorów ukraińskich i polskich z domieszką ukraińskiego folkloru. Zarząd województwa łódzkiego reprezentował wicemarszałek Piotr Adamczyk. Mieszkańcy Skierniewic zyskali miejsce, którego może pozazdrościć im całe województwo. Centrum Kultury i Sztuki po 2 latach remontu zmieniło się nie do poznania, a swój wkład w tej ważnej inwestycji miał również samorząd województwa łódzkiego, który przyznał miastu dofinansowanie w wysokości prawie 4 700 000 zł. W wydarzeniu uczestniczyli także radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wędrowska i Paweł Sałek. Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Styczniowych w Dalikowie otrzymała sztandar. Pamiątkowy grawer w imieniu władz województwa przekazała szkole przewodnicząca Sejmiku Iwona Koperska. O tym, kto będzie patronem szkoły, zdecydowali sami uczniowie w specjalnym głosowaniu, które odbyło się w maju 2020 roku.